7:09. Poranek rozgłośni katolickich. Obiecałem Państwu, że to dzisiejsze wydanie poranka będzie pewnego rodzaju wydaniem specjalnym ze względu na jutrzejsze uroczystości i jutrzejszą rocznicę, 40. rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki i teraz będziemy rozmawiać o właśnie kwestiach historycznych, o, że tak powiem, miejscu w historii tej niesamowitej postaci, jaką był błogosławiony ksiądz Jerzy. Piotr Dmitrowicz, historyk, dziennikarz, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego jest moim Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. W moim takim prywatnym rankingu najważniejszych wydarzeń dla polskiej wolności i przemiany ustrojowej jest nie sama śmierć, ale działalność księdza Jerzego. Na pewno te trzy życiorysy, czyli Jan Paweł II, Prymas Wyszyński i ksiądz Jerzy, to na pewno te trzy postacie są kluczowe dla tego, co się działo w latach 80. Ale jak się pan odniesie do tej tezy, tego mojego prywatnego rankingu, że rzeczywiście działalność księdza Jerzego była kluczowa dla tego, co się wydarzyło kilka lat później? Szanowny panie redaktorze, no bardzo się cieszę, że tak właśnie pan postawił to pytanie, bo ja to podkreślam od lat, od czasu, kiedy mam zaszczyt i honor kierować Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, że ksiądz Jerzy Popiełuszko jest takim trzecim bohaterem naszego muzeum i ta opowieść o Polsce, o naszej historii, o XX wieku bez księdza Jerzego byłaby niepełna po prostu. I tak jak wszyscy w tych dniach przypominamy tą męczeńską śmierć, to brutalne morderstwo i to, co się stało, to ważne jest właśnie, żebyśmy w tych dniach, nie tylko w tych dniach zresztą, przypominali o fenomenie kapłaństwa księdza Jerzego Popiełuszki, bo ja, starając się wgłębić w jego życie, w to, jak opatrzność go kierowała do tego momentu, kiedy został kapelanem Solidarności, mówiąc tak najogólniej, że jest to postać niesamowita i to jego kapłaństwo, to jakim był człowiekiem, jak dawał ludziom nadzieję w latach 80., ale przez całe swoje życie kapłańskie było czymś niesamowitym. To był człowiek, który wokół siebie, zwykły, to jest niesamowite, że większość ludzi, która go spotykała na swoje życie, mówi, on był zwykły, on był normalny, on się niczym nie wyróżniał, a jednocześnie dawał z siebie jakąś taką siłę, moc, to co robił, sposób w jaki wspierał wszystkich wokół, powodował, że stawał się tym niezwykłym kapłanem właśnie. Ale właśnie to chciałem zapytać o tę istotę, bo szczerze powiedziawszy, jak pierwszy raz zetknąłem się z historią księdza Jerzego Popiełuszki jeszcze gdzieś w czasach, nie wiem, no, moich nastoletnich, bo mój tata bardzo mocno opowiadał mi tę historię, tym bardziej, że jego firma była zaraz obok kościoła świętego Stanisława Kostki, gdzie swoją działalność taką najbardziej znaną prowadził ksiądz Jerzy i gdzie znajduje się grób błogosławionego księdza Jerzego, to tak naprawdę, kiedy odtwarzało się te jego kazania, to nie dało się poczuć, przynajmniej ja tego nie byłem w stanie poczuć, że to jest właśnie ten lider, że to jest taka ogromna pomnikowa postać, że to był taki bardzo skromny, zwykły i trochę nawet wyciszony, mówię nawet coś, może coś bardzo kontrowersyjnego na tej antenie, ale nawet czasami bardzo mechanicznie mówiący i trochę przynudzający ksiądz, ale coś w środku miał, co powodowało, że te masy ludzi po prostu zmierzały na tę mszę za ojczyznę. Te msze za ojczyznę były same w sobie pewnym fenomenem. Ksiądz Jerzy przygotowywał je bardzo starannie przez kilka, czasami kilkanaście godzin, dobierając i teksty historyczne, bo pamiętajmy, że te msze zawierały w sobie ten element taki artystyczny, tak, gdzie występowali i artyści, i aktorzy, i tak dalej. One odpowiadały absolutnie na potrzeby
ówczesnych ludzi, tych, którzy przychodzili na te msze, one mówiły o takich rzeczach często bardzo podstawowych i dzisiaj może nam się czasami wydaje trywialnych, takich jak to, czym jest prawda, jak należy się zachowywać wobec takich codziennych, często trudnych wyborów w czasach komuny. Przypominały naszą historię w takiej często bardzo naprawdę podstawowej warstwie, ale właśnie to było siłą i księdza Jerzego, i tych mszy za ojczyznę, które w latach 80. dawały ogromną siłę. Pamiętajmy, że to, co się stało szczególnie po 13 grudnia 81 roku, to taka próba złamania, w pewnej części niestety udana, złamania kręgosłupa polskiego społeczeństwa, takie zabicie nadziei, która rodziła się od czasów Solidarności, i te msze były czymś, co podtrzymywało na duchu, co dawało nadzieję, co było pewnym drogowskazem, takim właśnie, którego ja podkreślam też dzisiaj często nam brakuje. Takim prostym drogowskazem, który mówi, co jest dobre, co jest złe, jak się masz zachować wobec sytuacji ekstremalnych, co masz zrobić. Proste, a jednocześnie absolutnie trudne. Coś, co bardzo mocno mną wstrząsnęło, jeżeli chodzi o kwestię mszy za ojczyznę, to jest relacje bardzo wielu osób, które mieszkały wtedy w Warszawie, ale nie tylko w Warszawie, osób niewierzących. Dzisiaj nawet dziennikarzy liberalnych, można było powiedzieć, na przykład Marcin Meller, miał taką relację swoją, wskazywał, że on jest osobą niewierzącą, ale chodził na mszę za ojczyznę, bo to był taki miejsce, gdzie rzeczywiście kawałek wolnej Polski było. Kościół w latach 80. absolutnie był taką przestrzenią wolności. Był jedynym miejscem, który dawał to poczucie wolności i przyciągał do siebie ludzi o bardzo różnych poglądach. To nie jest też przypadek, że dzięki księdzu Jerzemu wielu ludzi po prostu po latach przystąpiło do sakramentu spowiedzi, czy wstąpili w związki małżeńskie, żyjąc, że tak powiem, trochę inaczej, czy w ogóle wrócili albo zostali katolikami. To jest niesamowite, ale tak jak pan redaktor podkreśla, to było miejsce. Mówię o kościele w całości, a szczególnie o kościele na Żoliborzu, które przyciągało wszystkich ludzi. Tak, dlatego że tam nie liczyły się twoje poglądy. Tam liczyło się to, że jest rozmowa na temat rzeczy fundamentalnych i podstawowych dla ludzi, dla człowieczeństwa, tak? Dlatego, co przeciwstawiało się złu, tak? Bo jeżeli z jednej strony mamy dobro i rozmowę o tym, jak człowiek powinien się zachowywać, jak przestrzegać, mówiąc najogólniej, dekalogu, to z drugiej strony mamy to zło, jakim był komunizm. Skąd tak potworne, absolutnie nie do wyobrażenia dzisiaj ataki na księdza Jerzego, skąd te wszystkie prowokacje, te wszystkie brutalne teksty, jakie się ukazywały w gazetach polskich i nie tylko, bo przecież księdza Jerzego również sowiecka prasa atakowała. Właśnie dlatego, że mówił rzeczy proste, podstawowe. I to jest to zderzenie, używając słów Ronalda Reagana, imperium dobra z imperium zła. Chciałem jeszcze zapytać o jedną kwestię, bo to, co się zadziało po śmierci księdza Jerzego na Popiełuszki, bo ten wstrząs opinii publicznej po tym, co się wydarzyło 19 października i po tych pierwszych informacjach dotyczących tego, że ksiądz Jerzy Popiełuszko został zamordowany, czy to obudziło wśród wielu, wielu księży, że gdzieś w nich samych zaczęli się budzić właśnie tacy kapelani Solidarności, tacy księża, którzy nie bali się mówić już o tym, że no trzeba tak naprawdę być wolnym człowiekiem, że to jest fundamentalna kwestia, o której pan wspomniał.
No, ta brutalna śmierć i to wszystko, co się dało, ten kłamliwy proces później toruński i tak dalej, pokazały przede wszystkim, jakim wielkim złem jest komunizm, kim są ludzie, którzy rządzili wtedy Polską od generała Jaruzelskiego poprzez generała Kiszczaka i innych. I absolutnie były wstrząsem. One były wstrząsem przecież nawet dla tych, którzy donosili na księdza Jerzego, którzy po śmierci często odmawiali współpracy ze służbą bezpieczeństwa, a dla Polski no to była rzecz niesamowita, ten moment oczekiwania też, co się stało z księdzem Jerzym, kiedy jeszcze nie było wiadomo, że został zamordowany. Myślę, że to jest absolutnie taki moment przełomowy. Popatrzmy na to, co później się działo przy grobie księdza Jerzego w latach 80. To było miejsce setek pielgrzymek ludzi, Polaków i nie tylko. Jak mocno, jak symboliczne było to, co się wydarzyło w 87 roku, kiedy Jan Paweł II podczas trzeciej pielgrzymki do Polski przybył na Żoliborz, klęknął przy grobie księdza Jerzego, ucałował tą płytę, modlił się przez kilka minut. To było absolutnie przejmujące, to było tak symboliczne i mocne, że ponownie dawało nam siłę. Podobnie było zresztą, wydaje mi się, w momencie beatyfikacji księdza Jerzego. To też był taki moment absolutnie poruszający. Czasy już wolnej Polski, przecież wiele lat po odzyskaniu niepodległości, ale ten symbol, ta siła życia księdza Jerzego, to jego świadectwo, myślę, że ono do dzisiejszego dnia daje nam siłę i powinno być pewnym wzorcem. To mówię z pełną odpowiedzialnością, że powinniśmy absolutnie przypominać właśnie tą kapłańską drogę księdza Jerzego. Nauki księdza Jerzego płynęły, jak sam nawet powiedział, wprost od Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. To on tam czerpał swoją inspirację i swoją siłę. Nawet jest chyba takie bardzo słynne zdjęcie właśnie prymasa Wyszyńskiego, a trzyma mikrofon mu właśnie ksiądz Jerzy Popiełuszko. Tak, dla księdza Jerzego i prymas Wyszyński to nie jest też przypadek, że właśnie wybrał seminarium warszawskie, bo przecież mógł się uczyć w Białymstoku z różnych przyczyn, no również chociażby z finansowych, ale... Podlasia jest chociażby, tak. Tak, ale wybrał właśnie seminarium warszawskie. To ksiądz Wyszyński wyświęcał księdza Jerzego, mówiąc zresztą wtedy w 1972 roku, kiedy miało to miejsce, piękne słowa o tym, że idziecie czynić bardzo trudną rzecz, idziecie, będziecie kapłanami w bardzo trudnej rzeczywistości, musicie o tym pamiętać. Myślę, że te słowa brzmiały gdzieś tam w głowie księdza Jerzego przez całą jego posługę kapłańską, a moment wyboru Jana Pawła II był też na pewno niezwykle ważny dla księdza Jerzego. Wiemy to, że po 16 października ksiądz Jerzy zagłębił się też w twórczość Jana Pawła II, czytał to wszystko, co napisał Jan Paweł II, co pisał wcześniej zresztą prymas Wyszyński, co dotyczyło społecznej nauki Kościoła, właśnie pracy z ludźmi, właśnie tego, jak być takim kapłanem jak najbliżej ludzi. Mam też taką jedną refleksję, bo ja jestem człowiekiem urodzonym już po 89 roku i dla nas chyba nie jest zupełnie wyobrażalne, dla takich osób nawet jak ja, nie jest po prostu wyobrażalne nastrój tamtych czasów. Mówię o stanie wojennym, mówię także o nastroju roku 84, gdzie tak naprawdę kraj, który jest absolutnie totalitarny, gdzie są ludzie podsłuchiwani, gdzie za głoszenie takich prostych właściwie słów można tak naprawdę zginąć. I czy to nie jest tak, że trochę ta nauka księdza Jerzego właśnie umyka ze względu na brak tego doświadczenia? Myślę, że to nie jest brak doświadczenia, bo oczywiście to
to jakby jest naturalne, tak, że rodzimy się w różnych czasach i żyjemy. Natomiast brak często takiej podstawowej edukacji, a dzisiaj myślę, że jeszcze bardziej będziemy to odczuwali, i takiej świadomości, czym była komuna, czym były czasy PRL-u, takiego właśnie punktu odniesienia, bo jeżeli wyizolujemy księdza Jerzego, jeżeli nie będziemy opowiadali o nim w kontekście właśnie tych czasów, tych lat 70., 80. czy wcześniej, przecież jeżeli sięgniemy do życiorysu księdza Jerzego i chociażby zagłębimy się w te czasy, kiedy jako jeden z ponad 200 kleryków został wcielony do Ludowego Wojska Polskiego i jak to wyglądało, jak był indoktrynowany, jak był poniżany psychicznie, fizycznie przez te 2 lata będąc w wojsku, to nie zrozumiemy tych czasów, a jednocześnie nie zrozumiemy naszej historii i tego, dlaczego właśnie takie postacie jak ksiądz Jerzy są tak ważne i są dla nas i powinny być takim punktem odniesienia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Dmitrowicz, historyk, dziennikarz, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego był moim Państwa gościem. Dziękuję za tę opowieść. Dziękuję pięknie, kłaniam się nisko. 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.